Szczęść Boże, witam Was ten środowy poranek. Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii, z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby takich ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Często ludzie młodzi przeżywają bunt. Kiedy go doświadczają, to rodzi się w nich chęć rewolucji, odrzucenia autorytetu dorosłych. Chcą odrzucać wszelkie reguły, wszelkie zasady, wszelkie jakiegoś rodzaju normy. Każda opinia rodziców na dany temat jest zła, niedorzeczna, bezsensowna. Prawdziwa mądrość człowieka polega na tym, żeby nie dokonywać rewolucji, ale reformacji. Na czym polega rewolucja? To zmiana, która dotyczy wszystkich obszarów życia. Od fundamentu. Na czym polega reformacja? Natomiast reformacja to zmiana, której podlegają niektóre obszary, wybrane. Czasami z pewnymi decyzjami człowiek trzeba poczekać. Trzeba być roztropnym, rozważnym. Jezus dzisiaj mówi: nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. To słowo pokazuje mi, że mogę chcieć coś zmienić i mam prawo do dokonywania zmian. Tylko bardzo często w tej szybkości zmian, w tej rewolucji zapominam o takim wejściu w te zmiany, zauważeniu sensu i celu tych zmian. Jezus, kiedy dokonuje zmian, to czyni to po to, żeby pogłębiać, ukazywać prawdę. Jezus pragnie wkraczać dzisiaj w Twoje życie, ale nie po to, żeby wszystko wyciąć w pień, zniszczyć, dokonać rewolucji bez żadnego zastanowienia, bez żadnej refleksji, bez żadnego namysłu. On liczy się z Twoim zdaniem, liczy się z Twoją wolą. On wszelką zmianę w Twoim życiu dokonuje razem z Tobą. Na tym polega prawdziwa zmiana, prawdziwa mądrość reformacji, prawdziwa mądrość jakichkolwiek zmian. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia.